Cześć, witam wszystkich i zapraszam na gameplay z gry Bioshock 2. Gra ponownie rozgrywa się w podwodnym mieście Rapture. Jednak nie jest to już to samo miasto co w części pierwszej. Dni swojej świetności ma już za sobą. Powoli umiera trawione przez głębie oceanu. Co chwilę coś skrzypi, trzeszczy, z sufitu i ścian sączy się woda, a gdzieniegdzie szaleją pożary. Nowością w serii jest możliwość opuszczenia na chwilę zabudowań Rapture i spacer po dnie oceanu. Mechanika rozgrywki zmieniła się nieco w porównaniu z poprzednią odsłoną. W jedynce akcja była bardziej bezpośrednia i zręcznościowa. Teraz doszły możliwości taktyczne, ponieważ co jakiś czas spotykają nas momenty, gdzie musimy przetrwać kilka fal atakujących przeciwników. I trwa to dobrych parę minut. Aby wyjść cało z takiej potyczki, przydają się pułapki, jak i wybór dobrej lokacji do obrony. Pułapek i pomocnych urządzeń mamy kilkanaście rodzajów. Do najciekawszych należą pociski pułapki do rivet guna, które możemy przystrzelić do ściany pod dowolnym kątem, oraz harpuny, za którymi rozciąga się cienki przewód i gdy jakiś wróg wejdzie na taką pułapkę, to zostanie porażony prądem. Do przydatnych gadżetów możemy również zaliczyć mini wieżyczki, które po rozstawieniu automatycznie atakują wszystko, co nam zagraża. Warto również hakować kamery, które po zauważeniu wroga wzywają na pomoc latające boty z karabinami maszynowymi atakujące naszych wrogów. Nasza postać, czyli potężny Big Daddy, nie należy do najszybszych i najzwinniejszych. Pomimo, że potrafi podskakiwać i wykonać kilka efektownych ruchów, takich jak szybki atak wiertłem. Naszymi głównymi przeciwnikami są Splicerzy, czyli zmutowani i żądni krwi mieszkańcy Rapture. W porównaniu z ociężałym Big Daddy'im przemieszczają się oni w okamgnieniu i czasem naprawdę ciężko ich trafić. Najtrudniejszymi przeciwnikami w grze są Big Sisters. Siostrzyczki są następcami przestarzałych Big Daddy'ich. Są lepiej uzbrojone, piekielnie szybkie i zabójczo skuteczne. Nie można też lekceważyć innych Big Daddy'ich, ponieważ potrafią również nas mocno poobijać. Tak jak w poprzedniej części, kiedy zginiemy, odradzamy się w najbliższej Vita Chamber, czyli specjalnej komorze, która odtwarza nasze ciało i możemy kontynuować rozgrywkę. Jeśli ktoś lubi wyzwania, może wyłączyć sobie tę opcję. Przyjrzyjmy się jeszcze oprawie. Wizualnie gra stoi na bardzo wysokim poziomie. Wygląda jak pierwsza część, ale silnik został znacznie podrasowany. Świetnie zrealizowano efekty używania plazmidów oraz sam wygląd podwodnego miasta. Fizyka i zachowania ognia, wody i innych obiektów dobrze dopełniają stronę audiowizualną. Animacja postaci również została dopracowana w najdrobniejszych detalach. Widać to szczególnie podczas walk z bossami. Za to nie uświadczymy w grze zbyt wielu przerywników filmowych. Jednak te, które przyjdzie nam obejrzeć, są bardzo klimatyczne i dobrze zrealizowane. Ścieżka dźwiękowa towarzysząca rozgrywce dopasowuje się świetnie do wydarzeń widocznych na ekranie. Kiedy walczymy o przetrwanie, muzyka jest intensywna i doniosła, a podczas eksploracji Rapture i ekranów ładowania towarzyszą nam melodie w stylu lat 60. Ostatnią mocną stroną gry jest jej fabuła. Może nie jest aż tak zaskakująca jak w części pierwszej, ale również trzyma w napięciu i sprawia, że wyczekujemy tego, co czeka nas za kolejną zamkniętą grodzią. Bioshock 2 w trybie single player zapewni nam rozrywkę na około 20 godzin i jest pozycją godną polecenia. I na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do oglądania kolejnych recenzji na portalu videotesty.pl. Cześć!